Mosińscy radni dołączyli do coraz liczniejszego grona samorządowców posługujących się elektronicznym obiegiem dokumentów i materiałów sesyjnych. W czwartek 21 stycznia przeszli szkolenie z obsługi tabletów. Drogą elektroniczną otrzymywać będą na te urządzenia nie tylko materiały niezbędne w pracy radnego, ale też przy ich użyciu będą głosować na sesjach Rady Miejskiej. Radni nauczyli się też korzystać z aplikacji e-Sesja, w której działa cały system obsługi radnego. No, gdybym miała wątpliwości co do tego, czy to jest dobre, czy niedobre, to bym tego nie proponowała. Uważam, że to jest znak czasów i że musimy się unowocześniać, nie tylko w tej dziedzinie. To, w jaki sposób obradowała Rada do tej pory, to był taki sposób wypracowany jeszcze w wieku poprzednim. Mam nadzieję, że ten sposób skróci nasze sesje, wprowadzi ład, bo będzie porządkował dyskusję, a przede wszystkim ograniczy ilość zużywanego papieru, toneru, ograniczy też zużycie sprzętu do kopiowania dokumentów. Myślę, że radni, mimo że na początku zawsze pojawiają się jakieś trudności, to bardzo szybko przyzwyczają się do nowego systemu i że będzie to takie rozwiązanie, z którego wszyscy będziemy zadowoleni. Bardzo pozytywnie oceniam wprowadzenie system sesja. Będzie to na pewno bardziej, jakby to powiedzieć, sprawniej prowadzona sesja. No i będą na pewno oszczędności w jakichś dokumentach, które nasza gmina zakupuje, żeby drukować nam odpowiednie dokumenty na sesję. Uważam, że takie rozwiązanie, a więc praca na tabletach w systemie e-sesja, to jest bardzo korzystne dla nas radnych, dla Rady Miejskiej. Zaoszczędzi to nasz czas, papier, naprawdę świetnie udoskonali naszą pracę. Urządzenia zostały radnym użyczone. Po zakończeniu kadencji będą mogli je odkupić albo zatrzymać, jeśli zostaną ponownie wybrani. Przedstawiciele firmy wdrażającej nowoczesny system pomagali samorządowcom zapoznać się z działaniem urządzenia, jak i systemu. Jakie wymierne korzyści przyniesie ta nowoczesność? Dzięki wprowadzonej komputeryzacji mosińscy radni ocalili zapewne sporo drzew przed wycinką.